Cześć, witajcie. Wiele osób pyta mnie, czy warto kupić Conan Exiles, z czym to się je, na czym to polega, o co chodzi i czy gra jest fajna. W tym filmie postaram się poruszyć wszelkie wątki, o których pamiętam. Oczywiście jest to nagrywane na spontanie, więc mogę o czymś zapomnieć, ale po tym, co tu usłyszycie, na pewno podejmiecie właściwą decyzję, czy grę zakupić, czy też nie. Oczywiście gra Conan jest typem gry survivalowej w otwartym świecie, w dużym otwartym świecie. Jest grą bardzo rozwiniętą, powiedziałbym, że nawet za bardzo, i grą generalnie bardzo fajną. Tyle, że jest pewnych trochę aspektów, które zaprzeczają tej fajności i podkreślając chujowatość tego, co się dzieje w grze, niczym czerwona szminka, żółte zęby. A postaram się o tym powiedzieć. Jeśli chodzi o rozwinięcie gry, trzeba się zastanowić, czy macie czas na to. Gra wymaga multum wolnego czasu, poświęcania godzin gry i zbieraniu surowców. Jest to tak jak w mrowisku, słuchajcie. Gracie w czterech, w pięciu, jeden zajmuje się tym, drugi tym, trzeci tamtym, czwarty tamtym. I co do rozwinięcia, powiedzmy. Stawiamy sobie garbarnię, do garbarni wkładamy skóry, rzecz jasna. Ale żeby te skóry się garbowały, potrzebujemy również kory. Dodajemy do tego korę i powstaje nam wyprawiona skóra, jak i smoła. Wyprawiona skóra jest do czegoś, smoła jest potrzebna do robienia, jeden ze składników do robienia stali. Bo podstawowym surowcem jest żelazo. I potrzebne jest do robienia stali, potrzebne jest również tam co innego. Następna rzecz. Łowiąc ryby, niesmaczne ryby wkładamy do tłoczni, wychodzi nam olej, a jeśli wrzucamy je do ogniska, wychodzi nam posoka. Czyli posoka jest do wzmacniania cegieł, olej jest do płatnerza, do robienia pancerzy, osełek, pierdółek i palenia w ogniskach, w piecach. Także jest to jeden wielki, taki potężny łańcuch craftingu, gdzie z jednej rzeczy otrzymujemy dwie rzeczy, które są potrzebne do innych, dalszych rzeczy. Także okazuje się, że idziemy na kamienie, po chwili kolega mówi, słuchajcie, potrzebne są skóry, zapieprzamy po skóry. I tak w koło Macieju. Cały czas musimy jak mrówki pracować, zbierać, donosić, bo bez tego no niestety nie ujedziemy zbyt daleko. Wychodzimy również na wyprawy dalsze po lepsze składniki w późniejszym czasie i robi się coraz trudniej. Czyli tak to wygląda, jeśli chodzi o rozwinięcie i fajność gry, no i o to zbieractwo. Rzecz kolejna i najgorsza, no to mała ilość serwerów oficjalnych, co uniemożliwia nam granie na oficjalnym serwerze. Możemy jedynie grać na serwerach prywatnych bądź PvE. PvE to są takie simsy, można powiedzieć, nie ma żadnej tam walki z graczami, tylko stukanie się z NPC-ami. Oficjalne serwery są zapchane, oni mimo to dodają tam niby nowe serwery, ale jest to cały czas za mało. No i mamy już w sumie 13 dzień po premierze, ja się wbić na oficjalny serwer nie mogę. Nawet jeśli znajdę jakieś 38 slotów z 40 zapełnionych, wchodzę na serwer, po kilku minutach jest crash, wywalenie z serwera i na tym się kończy. Serwery prywatne oczywiście bez sensu, dlatego że ludzie zakładają swoje serwery prywatne i na nich oszukują, czyli tworzą sobie surowce, zbierają sobie jakąś ekipę i leją wszystkich na serwerze, co mnie się w ogóle nie podoba. Są również takie serwery no admin, że tam jest samopas, jest to prywatny serwer, bez żadnego nadzoru, ewentualnie jakiś reset zrobi admin, który tam nie gra, nie bierze udziału w życiu serwera i to na tyle, ale to też się wiąże z większym pingiem, bądź pingiem rzędu 80 do 100 powiedzmy, co też nie wpływa dobrze na rozgrywkę. Jak już mówimy o serwerach, to kolejną idiotyczną rzeczą, jaka jest zaimplementowana w grze, to lista graczy na serwerze, którym gramy. A o co chodzi? No jesteśmy na serwerze X, klikamy sobie opcję Start i wchodzimy sobie w opcję
lista graczy. Wyświetla nam się, ilu graczy jest na serwerze i jacy to gracze są. I teraz, to już jest jeden z braku balansu. Dlaczego? Dlatego, że chcąc iść kogoś rajdować, my widzimy, kto jest w grze, a kogo nie ma. Więc wykorzystujemy moment, jeśli nie chcemy walczyć. Idziemy z takim trebuszem, tak jak tu widzicie na filmie. Był jeden gość tylko aktywny z klanu. I żeśmy go po prostu tam zrajdowali. Rozpieprzyliśmy mu trochę bazy. Goledzy weszli, mieli jeszcze bombki. No i został okradziony. Został okradziony i tutaj zaraz będzie ciąg dalsza, jeśli chodzi o brak balansu w grze, totalny brak balansu i totalna bzdura, moim zdaniem. A mianowicie chodzi mi o level gracza kontra level gracza. Mając 60 level, trafiamy na dwóch, trzech graczy, którzy mają 30 level, oni raczej nie dadzą nam rady. Dlaczego? Mamy, powiedzmy, bardzo dobrą zbroję, mamy bardzo dobry miecz, oni są we trzech, mają gorszą broń i są inaczej, powiedzmy, rozwinięci, jeśli chodzi o builda postaci. Oni dostają po kuklach, a my happy, oj, daliśmy radę. Tu właśnie jest brak balansu. Dlaczego? Wreszcie, weźmy Rasta pod uwagę. Tam każdy każdego może zabić, zniszczyć. Są bronie palne, są pancerze również, ale wszystko polega na dobrym trafieniu, na jakimś skillu, na jakości broni. Tutaj główną rolę odgrywa level. Jeśli mamy ustawione pod żywotność i aktywowane perki, no to mamy dużą przewagę nad przeciwnikiem. Druga sprawa jest bez sensu reset statystyk. Statystyki możemy resetować ile razy chcemy, wystarczy, zbieramy żółte kwiatki, robimy z nich potion i resetujemy sobie statystyki. Mamy podwalkę, idziemy na przykład rajdować, dwóch gości sobie od nas ustawia statystyki pod udźwig, żeby kraść, jak najwięcej wziąć. I tak można w nieskończoność, co jest bzdurą totalną, dlatego że build postaci powinien być buildem od samego początku i ewentualnie możemy tylko raz zresetować, ale nie cały czas, dlatego że my się ustawiamy w każdej sytuacji na coś innego, a to na raid, a to na zbieranie, a to na coś, co jest dla mnie oczywiście bez sensu. Kolejny brak balansu to wzywanie bogów. Bogowie są potężni, mogą być wykorzystywani przez minutę czasu i najczęściej ustawiane są, bogowie są ustawiani blisko bazy, którą się rajduje. Jest to taki potężny bóg, jest ich kilku. Jest ośmiornica, która tam czy jakiś tusz czy coś tam wylewa i niszczy. Jest gość tąpiący, niszczący i chodzący. Jest wąż, który się wije i rozpieprza wszystko. I słuchajcie, niecała minuta wystarczy, żeby najpotężniejszą fortecę zniszczyć. Możecie sobie budować ją tydzień, dwa. Ktoś przyjdzie, przywoła boga i jest to klops. Przyjdą w pięciu, widzą, że was jest dwóch, wzywają Boga i wy tego Boga możecie oczywiście powstrzymać, zabić, zabijając tą osobę, która przyzwała tego Boga. Tylko, że gracz, który właśnie przyzwał tego Boga, rajduje was i widzi, ilu was jest na serwerze, a jest was, powiedzmy, mniej, dwóch na pięciu, no to nie macie szans. Tu już jest klops, kaplica, koniec, dno i to dla mnie jest właśnie również brak balansu. Bogowie powinni zostać wyrzuceni z tej gry, dlatego że jest to granie w pewnym sensie bzdurne, bezsensowne, nie mające w ogóle najmniejszego celu, bo wy możecie poświęcić tej grze 24 na dobę, a przyjdzie jeden czy dwóch gości i wam zniszczą to wszystko, obrócą w pył w ciągu niecałej minuty. Następna rzecz to gra, która miała premierę 8 maja, zaszczyt, milion kopii sprzedanych, multum ludzi, masa ludzi nakupiła, no bo to taka inna gra niż Ark i oczywiście survivale mają bardzo duże wzięcie. Ja zakupiłem na Xboxie w Game Preview w tamtym roku i po 3 dniach tą grę po prostu oddałem, dlatego że no, nie dało się grać ze względu na błędy, te same błędy, które są teraz, czyli wyrzucanie z serwera,
przekłamania wizualne, czyli na przykład kolega mnie widzi, jak szoruję dupą po ziemi, lub chodzę, to dziwnie zabrzmi, chodzę na plecach, po prostu leżąc. I zostało bardzo dużo błędów właśnie z bety, już nawet nie mówię o game preview. Ktoś powie, no dopiero ta gra wyszła, bo przecież 8 maja sam mówiłeś, no to jeszcze ma błędy. Nie, ta gra już jest 3 albo 4 lata, począwszy od peceta. I te wszystkie błędy były niby naprawiane. Były naprawiane, no ale widać, że jakoś tak nie do końca dobrze, że zostały naprawione, dlatego że no nie są wszystkie usunięte, są te same błędy, co były w becie. A teraz jeszcze, słuchajcie, przypomniała mi się jedna rzecz, co do braku balansu jeszcze powiedziałem. Jest, mimo że gramy na małym serwerze i walczymy z kimś, jeden na jeden nawet, to mamy jakieś takie dziwne opóźnienie, taką animację bezsensowną. Widzimy przeciwnika, który nawet nie rusza nogami, tylko on pływa, tak jakby się teleportuje. I nie jest to wszystko płynne, tylko z takimi skokami. Walcząc z nim, powiedzmy, on robi zamach. Widzimy już tą animację, że on robi zamach. My się już cofamy, rolujemy do tyłu, unik robimy. Mimo to dostajemy, bo jest jakieś opóźnienie. I on widzi, że tak powiem, płynnie, czy lepiej, a my widzimy to inaczej i dostajemy po kuklach. Po prostu. I o tym też ludzie piszą w ogóle na grupie, jak wejdziecie sobie na Facebooka fancom, no to jest masakra, zalew negatywnych komentarzy ze względu na aspekty techniczne gry, właśnie serwery, błędy wizualne, błędy techniczne w walce, jakieś zwolnienia, jakieś opóźnienia, także jest to naprawdę tragedia i chyba warto jeszcze poczekać, moim zdaniem, kolejne pół roku, zanim to się jakoś ustabilizuje. I powiem wam, że ja jestem w tej chwili na etapie zgłoszenia tego właśnie do PlayStation, PS Store, do pomocy, żeby tą grę zwrócić. Fancom mi odpisał, że oni mi pieniędzy nie mogą zwrócić, Sony kazało mi to wysłać, no i czekam teraz na odpowiedź centrali, co z tego będzie, bo grę uwielbiam, bardzo mi się podoba, czekałem na to, czekałem na grę z otwartym światem, no i niestety, ale jestem bardzo zawiedziony, jeśli chodzi o aspekt techniczny gry, na sam pomysł fajnie, ale te techniczne rzeczy, wzywanie bogów, brak serwerów, opóźnienia, dziwna walka, i te inne rzeczy, no to jest po prostu tragedia. Takie właśnie podstawowe rzeczy powinniście wiedzieć, kierując się decyzją, czy kupić tą grę, czy nie. Jeśli komuś to nie będzie przeszkadzało, proszę bardzo, kupujcie. Ja nie mówię, że nie. Każdy podejmuje decyzję i każdy później, jakby to powiedzieć, cierpi lub nie cierpi z podjętej decyzji. Także myślę, że wam tu przybliżyłem wszystko. O, tutaj mamy akurat, o, jak widać, fundament najsłabszy. My mieliśmy najmocniejsze ściany, słuchajcie, w ciągu niecałej minuty baza poszła przez Boga, więc dla mnie totalny absurd, bzdura. Powinno to być wycofane z gry, ale to już zobaczymy, jak to będzie. Będę śledził informacje, także to by było w sumie na tyle, dzięki bardzo za uwagę, no i piszcie w komentarzach, co uważacie, czy macie tą grę już zakupioną, czy też macie takie same odczucia, czy też może inne. Także to na tyle, dzięki bardzo za uwagę, trzymajcie się.